Abramek Koplowicz był bez wątpienia jednym z najkrócej żyjących żydowskich poetów. Urodził się w Łodzi w lutym 1930 roku. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców do jego rodzinnego miasta, wraz z rodzicami znalazł się w getcie. Pomimo młodego wieku ciężko pracował w zakładzie szewskim. Jego codzienną ucieczką od świata przepojonego strachem i śmiercią była poezja i malarstwo. Abramek nie zdążył rozwinąć swojego talentu. W sierpniu 1944 roku trafił wraz z matką do Auschwitz-Birkenau, gdzie oboje zginęli. Być może nigdy nie dowiedzielibyśmy się o jego twórczości, gdyby nie ojciec Abramka, który po zakończeniu wojny odnalazł zeszyt syna z niezwykłymi zapiskami. Jak ja mieć będę 20 lat, zacznę oglądać nasz piękny świat. Usiądę w wielkim ptaku motorze i wzniosę się wszechświata przestworze. Popłynę, pofrunę w świat piękny, daleki. Popłynę, pofrunę przez morza i rzeki. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. Się będę zdumiewał nad Nilem, Eufratem. Zobaczę sfinksy i piramidy w prastarym kraju boskiej Izydy. Przepłynę nad ogrom wody Niagary, kąpać się będę w słońcu Sahary. Przez szczyty Tybetu, co w obłokach giną, nad cudną, tajemną magów krainą. A wydostawszy się spod skwarów mocy, będę szybował nad lodem północy. Przefrunę nad wielką wyspą kanguru i nad szczątkami Pompeji murów, i nad świętą ziemią zakonu starego, i nad ojczyzną Homera słynnego, się będę zdumiewał nad pięknym światem. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem.